Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie odbył się mikołajkowy koncert leszczyńskich mażoretek i ogniska muzycznego Orkiestry Dęty i Miasta Leszna. Zapraszam na krótką relację z tego materiału. Dzisiejszego koncertu? Przygotowania do takiego koncertu trwają wraz w zasadzie całe pół roku, całe pierwsze półrocze, czyli jak grupa wraca we wrześniu, to już wie, że za kilka miesięcy, będzie musiała tańczyć koncert gwiazdkowy i po prostu powoli siadamy, wybieramy układy, przygotowujemy je. Jeżeli chodzi o starsze grupy, to jest zawsze łatwiej, bo one mają kilka swoich wytańczonych układów, które bardzo chcą zatańczyć. O, tak jak na przykład dzisiejsza samba, to jest tak naprawdę reaktywacja układu, który kiedyś tańczyły ich starsze koleżanki. Natomiast z młodszymi grupami jest to praca od zera. Od września do grudnia coś nowego zupełnie tworzymy i przez te 3-4 miesiące niecałe pracujemy nad tym koncertem. Ja mogę powiedzieć, przygotowania ze strony muzyku, czyli ogniska muzycznego, które działa przy Orkiestrze Dęty Miasta Leszna. Zostaliśmy zaproszeni od grupy mażoretek gdzieś około 3 miesiące temu i podjęliśmy to wyzwanie. Mówię wyzwanie dlatego, że w koncercie brało udział młodzież, która spośród których naprawdę kilka osób zaczęło dopiero naukę we wrześniu, a nawet w listopadzie. Także przedsięwzięcie dla nas było dosyć spore, żeby przedstawić tutaj wszystkie nasze siły i umiejętności, przekazać młodzieży, żeby podołała ten koncert jakoś tutaj zagrać. I myślę, że po oklaskach, które otrzymali, udało nam się to. Bardzo się spisały. A czy pani się podobał występ pani podopiecznych? I to jest najgorsze pytanie, jakiegoś mogą spodziewać, ponieważ ja tego występu nie widziałam. Ja jako konferansjer, jako opiekun zaplecza nigdy tego nie widzę. Ja po prostu biegam, więcej chyba kilometrów zrobię niż one wytańczą, a potem to oglądam na kasetach lub na płytach nagrane, więc na to pytanie odpowiedzieć mogę tylko tak, że nie wiem, naprawdę nie wiem. Pytam ich, jak poszło, one mówią, no to pani zobaczy, nie będziemy nic mówić, potem pogadamy. Także niestety nie wiem. A może i dobrze, to nie wiem. Spisały się, więc proszę się nie martwić. Bardzo dziękuję za taką opinię, bardzo nam miło na pewno. Podoba się panią? Jak zawsze super. Pani Kasia stanęła na wysokości zadania, perfekcyjnie koncert przygotowany, układy ciekawe. A pani? Oczywiście, że tak. Dziewczyny dają z siebie wszystko, to mówimy. Jest w porządku. So go with what we're done. Take the girls tonight and sing this song.